Oczywiście ja myślę, że każda kobieta, która od czasu do czasu chociaż chodzi na siłownię, mam swoje ulubione zestawy. Myślę, że ta kolekcja się powiększy niebawem po tym, co tutaj zobaczyłam. Natomiast tak, ćwiczę, no jakby ciało jest moim narzędziem pracy, jak dziwnie by to nie brzmiało. Musi być w dobrej formie, muszę mieć kondycję, żeby na przykład dwa spektakle z rzędu dziennie tańczyć i śpiewać na scenie jednocześnie po 2,5 godziny. Cóż, no to jest taka konieczność tak naprawdę, jeżeli chce się w tym zawodzie żyć długo i szczęśliwie i zdrowo przede wszystkim. Natomiast ja sport lubię, ja w ogóle nie lubię nudy, lubię aktywnie spędzać wolny czas, więc może czasem nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że ćwiczę, bo po prostu spędzam miło czas z moim najbliższym. Ja szczerze powiem, nie mam czasu na siłownię i gdybym jeszcze się miała wybierać gdzieś po to, żeby ćwiczyć, to w ogóle nigdy do tego by nie doszło. Ja najchętniej ćwiczę w domu, bardzo często przed telewizorem albo wykonując zupełnie inne czynności, dlatego że są naprawdę jest gro ćwiczeń, które można wykonywać tak naprawdę wykonując codzienne czynności domowe, sprzątając dom, zmywając, ogarniając tę przestrzeń, w której żyjemy. I w tym momencie nie tracimy dodatkowego czasu, który musielibyśmy poświęcać na trening, więc to jest mój ulubiony sposób trenowania. Natomiast oczywiście też bardzo lubię inne aktywności, taniec uwielbiam, uwielbiam wszystkie zajęcia typu takie właśnie, gdzie jest muzyka połączona z ruchem, czyli nie wiem, zumba. Ostatnio odkryłam dzięki mojej przyjaciółce i menadżerce zresztą Żanet Przytulskiej wspaniałe zajęcia, które się nazywają Salsation i myślę, że zadamy szyku.